Jeśli jedziemy na wakacje, a teraz większość Polaków myśli, albo już jedzie, albo za chwilę pojedzie, pamiętajmy o tym, że przygotowanie samochodu jest do tego kluczowe. Jeśli nie chcemy mieć popsutego urlopu, zajmijmy się przez jeden dzień stanem technicznym naszego samochodu. A jeśli stan techniczny samochodu, to na pewno również opon. Opony są jedynym miejscem połączenia naszego samochodu z drogą. Wystarczy naprawdę 5 minut przed wyjazdem sprawdzić ciśnienie, dopompować to ciśnienie do obciążenia maksymalnego, jakie przewiduje producent samochodu. Znajdziemy to w instrukcji naszego samochodu albo na naklejce na drzwiach. Zobaczmy, czy na oponie nie ma pęknień, czy bieżnik jest odpowiednio wysoki. To są te wszystkie rzeczy, bardzo proste dla każdego, które pozwolą uniknąć nam albo zminimalizować ryzyko nieszczęścia na drodze, straconego czasu, płaczących dzieci. Na pewno wtedy jest większa szansa, że dojedziemy na miejsce. Dlaczego to jest takie ważne? Zmniejszone ciśnienie w oponie to dłuższa droga hamowania, to gorsza kierowalność, więcej pieniędzy wydanych na paliwo, bo samochód więcej nam zużywa. I to nie jest optymalna przyczepność samochodu. Na pewno będziemy to czuli na trasie, zwłaszcza jeśli ten samochód jest dociążony bagażami i całą rodziną. Także kluczowa sprawa, jedziemy na stację zatankować się pod korek, sprawdzamy ciśnienie w oponach. W razie czego, jeśli z oponą coś się dzieje, widzimy, że są małe spękania, jakieś wybrzuszenia, gule, trzeba pojechać do serwisu, pokazać to wulkanizatorowi, żeby ocenił, czy ta opona nadaje się, żeby pokonać kilka tysięcy kilometrów w dużej temperaturze. To jest kluczowe.